Siemane Rodoman z tej strony. Chwila przerwy była, ale lecimy dalej z tematami. Zacznę od tego, że dużo ostatnio osób mnie zarzuca, że nie podoba im się jakiś tam mój kontekst w tej chwili, kontent tego kanału, że warsztatowo się nie podoba. Powiem tak, ja nikogo nie zmuszam do oglądania tego kanału. Kanał tak naprawdę jest założony przeze mnie. Ja wiem, po co tu są ludzie, że lubią patrzeć na moją robotę, ale też będą takie odcinki jak są. Także jak komuś coś się nie podoba, ja nie żyję z tego YouTube'a i z subskrypcji, to sobie idźcie i nie piszcie mi takich rzeczy. Ja tu nikogo nie trzymam na siłę. Kanał jest mój, ja go robię tak jak ja uważam. I takie pisanie, że tobie się to nie podoba, nie chcesz tego oglądać, to nie oglądaj. Nikogo nie zmuszam. Z dużo osobami rozmawiałem. Content warsztatowo, na przykład takie vlogi, coś tego typu podobają się. No i tego nie zmienię i tak już pozostanie. Oczywiście, tak jak już wspominałem wcześniej, będą też filmy z pełnych napraw. Od 1 września wracam do tego, powiem wam, że musiałem wyjść, trochę się robotami zawaliłem i nie miałem czasu kręcić i bawić się w to wszystko. Także wiem, po co niektórzy jest, po co jest ten kanał, ale też nie tylko po to. I to jest mój kanał i będę kręcił na tym kanale, co będzie mi się żywnie podobało. Jak komuś to się nie odpowiada, ja was nie trzymam tu na siłę. Bardzo dziękuję, że jesteście, ale ja nie trzymam nikogo na siłę i takie gadki to nie wiem, do żony tam sobie zostaw, do matki, jeden z drugim, z kolegami pogadajcie. No i tyle. Dobra. Ten tydzień jak mi minął? Jak widzicie, nie ma Spidera. Turbo jest na podnośniku, zdjęte ma chłodnice, te, które pokazywałem, ta środkowa i te, bo miał przyjechać dzisiaj człowiek, który sprzedał za niemałe pieniądze te chłodnice, niby kompletne, które miały pasować od 996, łącznie ze wszystkimi spornikami, tak pasowały, że sporniki wszystkie musiał klient nowy brać za co, jedynie zostawił chłodnicę, za chłodnicę zapłacił 7000 zł. Także nie mówcie, że klient, bo tu też ci znawcy wszyscy, najmądrzejsi, to oni wszystko za co kupują. To nie są małe pieniądze, 7 tysięcy i chłodnice miały być naprawdę w bardzo, bardzo, bardzo dobrym stanie. Wyszło jak zawsze. Człowiek jest no już coraz bardziej znany, że sprzedaje gówno, a nie części. Także tak, no i miał dzisiaj być. Oczywiście jestem przez niego w dupę z podnośnikiem, bo potrzebowałem się podnośnik. Jak zwykle jakąś znalazł wymówkę, jak mu żona nie rodzi, to coś tam, to coś tam. Kurde, no i co, nie chcę zwalać samochodu, bo tylko tam trochę mi tego płynu zeszło ze 3 litry, a wiecie, tutaj 25-27 litrów i jest ciężko to odpowietrzyć. Nie chcę go ruszać, no jutro ostateczny termin ma gość, jak nie przywiezie, no to tam wiem, że jakaś aferka będzie. Nie wtrącam się, ja bym inaczej tą sprawę załatwił. No, także chłód tutaj jest, wjechało. Musiałem zdjąć chłodnicę, chłodnice czekają na oddanie, miał przyjechać, wymienić. Jest jak jest. To już chyba wam tu pokazywałem, olej to wszystko powymieniane. Boxster. Tego Boxstera pamiętacie. Wiem, że ćwiara tu był takie wypruty, jak nie widzieliście, to macie tu zdjęcia, jak on był wypruty. No i w tej chwili ćwiara jest na razie tak włożona. Szczelina tu będzie duża i z tamtej strony jest taka sama. Z tego względu, że to jest kabry. Muszę go teraz z ramy zdjąć. Już jest ponaciągany. Zobaczcie, to samo tu, japa jak tego. On musi stanąć na koła i on wtedy wróci do swojego takiego pierwotnego ułożenia tych wszystkich słupków. To jeszcze zamek będę musiał włożyć, żeby to się zatrzasnęło. Na razie to jest tak tylko tu porobione, połapane. Jedynie co został ten element tutaj. Czekajcie, o, ten kawałeczek oryginalny. To wszystko z nadkolem, z kielichem. Znaczy do kielicha tu wstawione. Nowy MacPherson założony. Ale zwrotnica jest zwalnięta. Miałem problem ją tu włożyć. Mam nadzieję, że to wyjdzie jakoś na geometry. Jak nie, no to będzie musiał jeszcze klient wywalać pieniążki. To niemałe na zwrotnicę. Ten wahacz musiałem iść na...
to nawet nie jest wahacz, to się nazywa drążek kierowniczy. Moim zdaniem zawsze drążek kierowniczy to był z przodu, no ale tak jest nazwane w Taile.com, a my szukaliśmy tego pod nazwą wahacza. Musiałem to wyprostować z tego względu, żeby koło i MacPherson mi tu wszedł. Znaczy MacPherson, no to jak MacPherson wygląda, no. Też jest wszystko pootwierane, no bo tutaj są, dochodzi później ta blacha na sam koniec. O, to będzie tu zamknięte, jak już będzie obspawane. I później już nakładka tu wszędzie dochodzi. Także Boxster jutro cycu przychodzi. Już uszczelkę, tak widzicie, na wkręciki sobie gdzieś tam połapałem, to tam poskręcałem. Przyklapy, już zawsze zacząłem tu przykręcać klapy, chcę go spasować, ale to już go sobie zdejmę, tu postawię. A na ramę wchodzi inny projekt. No, także tak, trochę mnie umęczył. Dzień czasu rozwiercałem, szykowałem tą ćwiarę. Jednego dnia zacząłem, tam drugiego skończyłem. No i co, dzisiaj przyjechał klient. Tydzień wcześniej. Powiem wam, fajny projekcik wpadł. Klient z Niemiec, ale o, wcześniej wam jeszcze pokażę. W Caymanie naprawiłem już wannę. Chłodnice są założone. Jest odpowietrzony. Tak to tu wszystko wygląda, jest ponaprawiane. Dołkarz ma przyjść, wyciągnąć mi jeszcze tą maskę. Czekajcie, bo jak nie jest zamknięty. Dobra, mogę otworzyć. Tu jeszcze od środka zostało to w tym miejscu pokleić, resztę sobie tu świder wyprowadzi. Tutaj wszystko w kajmaniku, wanna od góry jest wyprowadzona, uszczeleczka założona. Ten rant, jak pamiętacie, no on tutaj był wgięty w dół. Zagięty do dołu, bo to tak jakby się pod coś liznęło, tu uderzyło. Nowa belka jest, że to wszystko tu podpowietrzane. No i co? A, pas też tutaj, ten przedni pas wanny wyprostowany. No, elegancko się zamyka, szczelinki są. Klient kupił tu uszkodzony ten błotnik, on tutaj był uderzony. Jeszcze ma taką fałdę, którą będę wyprowadzał, tu już go zacząłem wyprowadzać i po założeniu on cały szedł do góry za wysoko, tutaj ponad 2 cm wystawiał. Miałem trochę zabawy, żeby to ułożyć, ale powiem wam, że się fajnie udało. Jeszcze trzeba to podopieszczać. Co? Zakładam przedni zderzak, jak będzie przedni zderzak. Oddaję klientowi robotę, żeby przyjął. I lecimy z tym pakietem na GT4. Czyli jakiś zderzak przedni, z tyłu pióro. Wielkie, czyli tak zwany ten spoiler. Tu błotniki trzeba poszerzyć, inne felgi wchodzą. Aha, jakby ktoś był zainteresowany, moich widzów, którzy mają Porsche, szukają kół, te koła są na sprzedaż. Opony mają jeszcze mięcha dużo, Continentale. Rozmiar, poczekajcie, kurde. 2, 3, 5, 40, 19 przód. Tył mamy 2, 6, 5, 40, 19. Czyli standardowo szerszy. Jakby ktoś był zainteresowany, jest komplet czterech tych felg. Znaczy całych kompletnych kół na sprzedaż. A koła z tego auta wam pokażę, jak odbiorę od Łukiego, bo tam pojechałem mu zawieźć, żeby mi pozakładał opony, czujniki, lampy wyjęte, bo idą na przeróbkę. Także na tym etapie jest Caymanik. No i poczekaj. No i spajderek. Maska jest otwarta. Pamiętacie, pas był walnięty. Także tak to wyszło. Wszystko dzisiaj klient przyjechał, odebrał robotę. Wyszedł pięknie. Pięknie jak po blacharce. Szczelinki, wszystko jest. Tutaj jeszcze był dodatkowy problem z tym tylnym błotnikiem. On był tak tu uderzony, że tu była ponad centymetr szczelina. Wyciągnąłem to, ile się dało. Czekajcie. Tu jest po krawędzi. Do krawędzi jest poza tym miejscem. No tu troszeczkę to no się działo, powiem wam. Nie chcieliśmy ciąć tego błotnika. Ile się udało, tyle wyszło. I tak naprawdę tylko tutaj to wygładziłem. To jeszcze świder będzie i tak po swojemu, bo to jest minimalnie wyżej, żeby on to po prostu już nie musiał tego szpachlować, po swojemu sobie to wyprowadzić. Gdzieś powinienem mieć zdjęcie, jeżeli mam, to w tym momencie wam wrzucę, jak to wyglądało wcześniej. No tu była centymetrowa japa taka.
te drzwi prawdopodobnie, jak tu zostały z przodu, musiały jakoś prawa fizyki zadziałać i uderzyły w ten błotnik. No także tak to tu wygląda. O, widzicie, taka powinna być szczelinka, także tam jeszcze świder to będzie musiał sobie dopieścić. A, akumulator jest odłączony. No i co? No i tak naprawdę tutaj musi to poogarniać do końca. Tu jest wszystko, tak jak mówię, spasowane. Teraz mu to rozbiorę, polakieruję, składam go z powrotem już tu tak naprawdę na gotowo, wannę na gotowo. I tak to wygląda, spajderek. Teraz macie zdjęcie, jak on wyglądał. Z dnia przyjazdu i na chwilę obecną. Piękne auto, powiem wam, to jest 430 koni na wolno, saku 4-litrowe. No i oczywiście tu pędzona, jak mu się przepustnicy otworzy, bo ma tutaj ten taki magiczny przycisk. Pięknie chodzi. Fajnie się jeździ bez fotela. Jeszcze zagadam z właścicielem, czy mogę puścić, jak tutaj przejechał się i mogę jeszcze raz. Takie chwile cieszą, kurczę. Pozdrawiam cię, Wojciechu. Jak wrażenia z pierwszej przejażdżki? Ma pierdolnięcie, co? To tam za bardzo nie pajaczy, bo za kurwa się zestraje, wiesz? No i co? Z Niemiec dzisiaj przyjechał, spod Stuttgartu klient. Miał być 5 września, ale przyjechał wcześniej. Autem Porsche 997 GT3, oryginał. Oczywiście pierwszy wypust. Jeszcze z tym silnikiem takim samym, co ma ta turbo. Tylko tamta jest turbo, a ta jest GT3. Voilà. Piękne auto, powiem wam. Piękne. Zaraz wam pokażę, o co wchodzi w tym aucie. Generalnie klient wiedział, co kupuje. Nie szukał igły, szukał auta, w którym coś jest, bo wiedział, że na pewno nie będzie nic zbytnio ukryte. Maska nie jest zamknięta z tego względu, gdyż iż ponieważ ciężko się otwiera. Dlaczego ciężko się otwiera?
jak widzicie, ona była uderzona tutaj przodem. I ktoś wyklepał tą całą górę. No tak nieumiejętnie, to wszystko jest krzywe. Nawet zamek widać, że jest wykrzywiony. I on tak jak gdyby jeszcze za głęboko siedzi. Tu jak spojrzycie, to też ta uszczelka, no nie chce się trzymać zbytnio, no bo nie ma jak. O. I tu gumami tak pomazali, to klepnęli ile klepnęli. No zobaczymy, co tam po zdjęciu się dzieje tego wszystkiego. Oczywiście muszę cały przód rozebrać, tam tu wannę rozbiorę, zdejmę zderzak, lampy, błotniki i będziemy mieli pogląd na to wszystko, co tu się dzieje. Na pewno klient nie chce oszczędzać, chce na pewno to wymienić, wymienię mu to tak jak należy, ewentualnie jeżeli coś będzie do podciągnięcia, wyklepania, będziemy to doprowadzali tak jak należy. Generalnie to się zamyka, no ale widzicie, ten spas tu nie pasuje. Podejrzewam, że z tym zderzakiem coś tu jest, no bo tu tak, tu jest mniejsza szczelina, tu jest taka japa idzie, tu to samo. Generalnie zdejmę i zobaczę w ogóle, czy to jest oryginalny zderzak, czy to może jest jakiś, wiecie, jakiś portal z tym, tam co kontenerami pływają, jakiś chiński, no nie wiem, zdejmę, zobaczę, póki co nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. W przyszłym tygodniu tak weryfikacyjnie rozbiorę to i będziemy wiedzieli, co i jak. Piękne auto, naprawdę piękne, robi wrażenie. Widziałem zdjęcia wcześniej tego auta i powiem wam, że na pewno nie robiło takiego wrażenia, jak robi na żywo. 40 chyba 3000 km z tego, co pamiętam. 34, czyli naprawdę jak na Porsche. To niewiele. Wszędzie widzicie sygnację GT3, to nie jest żadna podróbka. Zegary, wszystko. No ja wiem, że można kupić zegary, ale no nie w tym aucie. Jest najbardziej prawilne, oryginalne GT3. No. To także to dobra. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, czy nie wiecie. Poczekajcie. Słuchajcie. Już mogę to oficjalnie potwierdzić. I się tam podpisałem, jakieś tam regulaminy, to wszystko. Widzimy się na Retro Motor Show 2024 w Poznaniu 20-22 września, czyli piątek, sobota, niedziela. Ja i Sławek Herkules i cała ekipa z Herkulesa zapraszamy, Doman Projekt i chłopaki z Herkulesa. Miał być plan, że zabiorę samochód jakiś tam zrobiony, ale doszliśmy do wniosku, że inaczej to rozegramy. Pojedzie ze mną auto przed naprawą blacharską i lakierniczą, a za rok postaram się przywieźć ten samochód. Myślę, że właściciel się zgodzi, już pewnie tak do przyszłego roku odbierze ten samochód, jeszcze w tym roku go mam w planie oddać, ale samochód teraz generalnie stał, żeby go zabrać na te targi. Miało być Porsche, później coś innego kombinowałem i stanęło na coś, myślę, że pasującego do klimatu Retro Motor Show. Mianowicie jedzie ze mną BMW 1M. Najprawdziwsze, oryginalne BMW 1M. Uderzone przodem. Oczywiście na targi je odszczurzę. Plan jest taki, że ja jadę z tym autem, będę mógł zademonstrować, jak pracują maszyny Herkulesa, spotery, spawarki. No tu jest maska stalowa, błotnik stalowy, coś wezmę też ze sobą aluminiowego, żeby nie było, ale nie od tego auta. Generalnie kontekst jest taki, że później wraca to auto do mnie na warsztat i robię pełny film z naprawy tego auta, czyli jak wyciągam własnoręcznie silnik, naprawiam podłużnicę, pasuje to wszystko, później świder to lakieruje, później składam to wszystko na gotowca, łącznie z podsufitką, tam kurtyny strzeliły, oczywiście kurtyny już są drugie kupione, podsufitka jest druga kupiona, tylko że po prostu to już po naprawie będzie robione. No i tak jak mówię, założenie jest takie, że jedziemy z tym autem taki, na tym aucie zademonstruję wam, jak pracują maszyny z Herkulesa, na których ja pracuję z czystym sumieniem. Po półtora roku mogę polecić przynajmniej Gysa T3, E3, przepraszam, T3 miałem w poprzedniej pracy, a ja u siebie już mam Gysa E3, jest mega. Inwentor jest po prostu
dla mnie jeden z najlepszych sprzętów, jaki pracowałem na różnych, pracowałem kempi, nie kempi. Mogę polecić, mam nitownicę z Gysa, szczęki mam z Gysa, nawet szafkę sobie wziąłem, także może to nie mało kosztuje, ale coś, co jest dobre, musi swoje kosztować. Także na tym będę Wam aucie demonstrował, jak pracuje na przykład rozpierak akumulatorowy. Także myślę, że kontent dobry będzie, także zapraszam. Jedynie co, tu też odszczurzę, wyjmę chłodnicę z pasem przednim, belkę będę starał się zostawić i będę starał się zostawić, no zobaczymy, bo jeszcze ten samochód jeździ generalnie, będę chciał nim wjechać, no nie pchać tego, tak, także tam lawetą podjadę sobie, bo już mojemu znajomemu, bardzo dobremu znajomemu, którego też poznałem jakiś czas temu, pożyczył mi lawetę na ten okres, czyli w środę już od niego sobie wieczorem wezmę lawetę, bo w czwartek muszę być już w Poznaniu przed południem. Musimy rozstawić stoisko. Także też bardzo dziękuję Ci, Karol. Bardzo mi tym pomógł. Właścicielowi też od BMW chciałem podziękować, bo mi też pozwolił zabrać to auto. Powiedział, że nie ma najmniejszego problemu. No tylko, że kontent miał być taki, że pojedzie zrobione. Wypierw zobaczycie film. Ale z Herkulesem, Sławkiem dogadaliśmy i z całą dyrekcją, że samochód jedzie w takim stanie, a Wy następnym razem już zobaczycie ten samochód złożony. I ja się o to postaram i myślę, że właściciel spokojnie, jak mi teraz udostępnił ten samochód, to i za rok, być może będą wcześniej targi jakieś jeszcze na wiosnę, z tego co pamiętam, to wtedy wezmę tą 1M. Także powiedzcie, co o tym myślicie. Ja myślę, że mega, mega. Widzimy się już za 20 dni, plus minus 21, 22, czyli 3 tygodnie. Za 3 tygodnie Poznań, Retro Motor Show 2024. Myślę, że większość z Was, największa ilość to w sobotę do nas zajrzy. Zapraszamy. Ja, Sławek, Kamil, Kasia, nie wiem czy będzie. No i chłopaki wszyscy, co tam są, tak? Tymczasem kończę. Tu nie wiem, czy jeszcze też widzicie. Tak, to Porsche było też, już na filmach się przewijało. To jest model 992. Ono z Anglii przyjechało. Ono już jest po naprawie blacharskiej. Jest naprawiony dach, jest nowa szyba wstawiona. Tutaj była wymieniana wanna, bo standardowo koło było zerwane. Był uszkodzony próg i uszkodzony słupek. Słupek jest wymieniony gdzieś mniej więcej na tej wysokości. Próg jest w połowie drzwi gdzieś wstawiony i był naprawiany tylny prawy błotnik aluminiowy. Stanęliśmy ze składaniem tego auta z tego względu, że klient zamiast kupić na przód rurki klimatyzacji, kupił na tył od odłącznika pod podłogą przy tylnym kole do kompresora. A nam są potrzebne odłącznika tu i do skraplaczy, która też przychodzi na prawo oleju. Taka maska. A teraz zobaczcie, jak ci, co nie widzieli tego Porsche'a. No, takie widło po widło warsztatowo. Taki vlog. A jak się komuś nie podoba, ja z tego powodu nie będę płakał, nie trzymam nikogo na siłę. Ja, ten kanał nie jest jakiś to, że wiecie, ja pieniądze, o subskrypcje, kurczę, nie walczę o subskrypcje, nie walczę o nic. Kto ma chęć, przychodzi z subskrypcji. Wiadomo, no fajnie, bo czym więcej subskrypcji, tym więcej osób może zobaczyć, że można coś fajnego zrobić, fajne samochody naprawić.
ci, co są ze mną od początku YouTube'a, czy nawet też, gdy ja jeszcze po jakichś forach tam latałem, bo widzieli takie jeszcze też grube projekty. Może już grubych takich nie będzie, no ale też nie mówię nie. No w większości będę się starał trzymać tej marki i no idzie wszystko ku dobremu, bo kolejeczka jest fajna, tak? Widzimy się na Retro Motor Show i jeszcze będę to do Retro Motor Show wam przypominał. Będzie też u mnie na Domański Blacharstwo Lakiernictwo wrzucony post. Sławek Herkules, już wiem, że tam widziałem, że zamieścił post na grupie blacharze samochodowi. I co? Nie przedłużając, bo tym, co się moje takie vlogi nie podobają, będą znowu niezadowoleni, będą mi w komentarzach jęczeli, ale oni są na tyle tępi, że nie wiedzą, że ja kontroluję te komentarze i powiem wam, no to jest żenada, co tam się nieraz czyta, ale to są nieszczęśliwi ludzie. Ostatnio Adam Kunc, też mój znajomy kolega, pozdrawiam cię Adam, bo wiem, że tam mnie śledzisz. Ostatnio zadałem tak grilla właśnie, byliśmy u Kiego na grillu i studio wujek był, którego też oczywiście serdecznie pozdrawiam i wszystkich chłopaków, co tam byli na tym grillu. No opowiadał właśnie, no i ostatnio też się Adam otworzył na to, że tam na jego syna. No tak słabo, kurde, słabo. Jak coś do kogoś macie, przyjdźcie, powiedzcie, kurde, w oczy. Wiecie, gdzie my jesteśmy, gdzie urzędujemy. A nie takie szczochy, kurwa, skaczą po tym internecie i... Generalnie to was, hejterów, mamy w dupie, no i tyle, no. Może na początku się tym przejmowałem, przyszedł czas, że po prostu się na debili uodporniłem. I tych najmądrzejszych. Tych wszystko wiedzących, umiejących robić, wiedzących, co się opłaca, co się nie opłaca. A, kurde. Serdecznie was pozdrawiam i widzimy się oczywiście w kolejnym, albo już filmie jakiś teraz będę wrzucał z naprawy, albo standardowo znienawidzone przez niektórych moje warsztatowo. Retro Motor Show 2024, 20-22 września. Poznań, widzimy się. Pozdrawiam, Doman.